Pochwalony Jezus Chrystus, kochani, kolejny dzień naszego życia. Wstajemy i chcemy żyć na chwałę Bożą. Teraz będziemy mieli Ewangelię o Eucharystii, kiedy Pan Jezus w Ewangelii Świętego Jana właśnie o tym mówi. I dzisiaj Jezus rzekł: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nie Mojżesz wam dał chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba, albowiem chlebem Bożym jest ten, który z nieba zstępuje i daje życie światu. Myślimy bardzo często, że pewne rzeczy, które nas spotykają dookoła, nawet takie dobre rzeczy, że to już jest działanie Boga w naszym życiu. Jest, bo to, ta manna z nieba, którą dał Mojżesz, to jest działanie Pana Boga. Ale trudność jest wtedy, kiedy to działanie Boże zamieniamy w Boga. Kiedy dogmatyzujemy to działanie. Kiedy sprawiamy, że codzienność nasza i miłość, którą Bóg nam objawia, tak jak u Mojżesza, że to się w nas staje ważniejsze od obecności Bożej. A Jezus pokazuje, że jest dużo więcej. Wasze myślenie jest, Jezus nam mówi, czy nasze myślenie mówi, wasze myślenie jest ograniczone tymi doświadczeniami. Wydaje się wam, że to, co Mojżesz wam dał, to już jest największy pokarm na świecie, bo manna spadała z nieba. A oto Chrystus, pokarm żywy. On jest tym, który Boga dotykamy. Bóg w naszym sercu. Prawdziwa Eucharystia, prawdziwy Bóg w nas. Tu się dzieje Jego obecność w nas. To, co możemy wziąć z tej Ewangelii, to po pierwsze głód Boga, żeby chcieć się Nim karmić. Albo, że pójdziemy do kościoła, a jak ktoś nie idzie do kościoła, tylko w domu się modli, to niech się jednoczy duchowo z Jezusem. Niech zapragnie tego głodu. I o tym będzie Ewangelia przez kilka dni. Pragnij bardziej chleba eucharystycznego. A jednocześnie różne doświadczenia Boże, które masz z modlitwy, z lektury, z konferencji, którą słuchasz, te doświadczenia Boże są piękne i wspaniałe. Ale niech nie zastępują żywego Chrystusa, który wypełnia twoje serce, który wypełnia każdego z nas, gdy przychodzi w chlebie żywym. To jest to, co Pan Jezus pokazuje. Jam jest chleb żywy. Ten, który zstępuje z nieba, to jest On. Chociaż mamy inne ważne doświadczenia mocy Bożej. Przeżyjmy ten dzień głodni Boga, z Bogiem, świadomi, że On jest w nas, wypełnia każdego z nas i błogosławię wam na drogę z Jezusem. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zmartwychwstały Pan, ten teledysk poniżej, niech nam towarzyszy, kliknijcie go sobie. Zapraszam, żebyście subskrybowali kanał dla dzieci, który prowadzimy. Mocni w duchu dzieciom, kliknijcie, dajcie dzwoneczek i wszystkiego dobrego.